Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak różne postacie w Naruto posługują się głównie jedynymi technikami. Zapraszam! Oczywistą sprawą jest to, że większość postaci ma jakąś szczególną cechę czy typ walki. Jest to w pełni zrozumiałe. Natomiast dziwne jest to, że w większości przypadków nie ma niczego poza tym. Zaraz przejdę do tego, o co mi chodzi. Klan Nara, Yamanaka czy Akimichi mają konkretny styl i jest tutaj to zrozumiałe, ale już taki Naruto czy Sasuke to inna sprawa. Nawet Kakashi, pomimo tego, że zna bardzo dużo technik, głównie używa Raikiri. Największą bolączką jest to, że główny bohater ma tak mały wachlarz umiejętności. Możecie powiedzieć, ale zaraz, przecież Naruto użył w anime około 80 technik, więc o czym ty gadasz? Fakt. Jednak w większości są to techniki, których użył raz, góra 2 czy 3. Większość jego walk opiera się na ulepszaniu Rasengana lub używaniu klonów, aż w końcu tej walki nie wygra. Tak samo jest Sasuke, który głównie używa Chidori i różnych jego odmian. Możecie też mi zarzucić, że można tak powiedzieć o wszystkich, każdy ma jakiś styl i tak, racja. Ale mimo tego może być to ciekawiej zrobione. Neji, który pokazał zaledwie 10 technik przez całe anime, używał różnych jutsu i mimo tego, że miały w zasadzie ten sam cel, to wyglądały ciekawie. Tak samo Lee, który posługuje się tylko taijutsu, a jego przemiany polegają na zmianach koloru powłoki, która go otacza i dodatkowo zyskuje większą moc i szybkość. To jest fajne, techniki polegające na tym samym, a jednak nie każdy kop jest taki sam, nie każde uderzenie jest takie samo. Z postaci, które nie posługują się ciągle tym samym, jest chociażby Orochimaru, Jiraiya, Trzej Pierwsi Kage, Pain, Kakuzu czy Gaara. Pewnie znalazłoby się jeszcze kilka bohaterów, a tak ten używa tylko narzędzi. Minato Rasengana, Tsunade Potężnej Siły i Leczenia, Kiba technik związanych z podmianą ciał z psem, Shino używa robaków głównie, żeby się podkradały do kogoś, Deidara lepi glinę w różny sposób i wiele innych osób ma bardzo wąski zakres umiejętności. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi tutaj o to, żeby się przywalić do czegoś na siłę. Chodzi o to, że główna obsada prawie pod tym kątem się nie rozwija. Najbardziej boli to u Kakashiego, który zna podobno 1000 technik, a ciągle męczy te pioruny. Element zaskoczenia jest wtedy dużo mniejszy dla nas jako widzów. Już nawet Shikamaru, który używa tylko cieni, jest pod tym względem ciekawszy, bo używa ich inaczej, może nimi dusić, kłuć czy po prostu przejąć ruchy przeciwnika. Naruto najczęściej używa mocniejszego Rasengana, biegnie prosto na przeciwnika albo kombinuje z klonami, albo nawet łączy te dwie techniki i pierdyliard klonów robi Rasengana. To moja luźna opinia na ten temat, zaproponował mi ją widz i gdyby nie on, pewnie sam bym tego nie zauważył. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, to by było na tyle. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!